Cześć, dziś na Popraw Koronę nowa rzeczywistość w praktyce pani Agnieszka Rancia z Meble Wójcik. Dzień dobry pani Agnieszko. Dzień dobry. Pani Agnieszka jest odpowiedzialna za HR i postanowiłam porozmawiać z panią Agnieszką, ponieważ ostatni film z udziałem prezesa Mebli Wójcik, pana Piotra Wójcika, wzbudził ogromne zainteresowanie. Pan Piotr opowiadał o tym, jak firma radzi sobie z kryzysem w tych pierwszych momentach, kiedy był duży chaos i właściwie nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, ale równie ważnym i dlatego poprosimy panią Agnieszkę, żeby powiedziała, jak dzisiaj Meble Wójcik sobie radzą. Czy wróciliście już państwo do pracy? Wracamy powoli, aczkolwiek dynamicznie do pracy, jakkolwiek to brzmi, dlatego że powiedziałabym, że chaos był oczywiście jakieś 6-7 tygodni temu, ale on jest praktycznie cały czas, ponieważ nikt z nas nigdy nie był w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy teraz. I jakiekolwiek sobie utworzylibyśmy w dobrym czasie procedury, to one legną w gruzach. Musimy je układać na początek. Nie ukrywam, że bardzo tutaj dużo pomysłów do nas wpadło, w jaki sposób no przede wszystkim komunikować się z pracownikami, z dużą rzeszą pracowników. Jakie są najbardziej dostępne kanały, najlepsze kanały, efektywne kanały. Jakie kanały właśnie w tej komunikacji wykorzystaliście? Najskuteczniejszym kanałem dla nas okazały się komunikator SMS. Oczywiście wpadliśmy na to praktycznie w ostatniej chwili, bo tak jak też większość firm zaskoczyła ta cała sytuacja, więc trzeba było bardzo szybko wymyślić jakąś metodę. Więc najlepszą metodą okazały się dla nas właśnie SMS. Więc w ciągu jednego dnia zebraliśmy od prawie 1500 pracowników numery telefonów, oczywiście z informacją, w jakim celu one nam służą. Pracownicy zachowali się fantastycznie, w pełne zrozumienie, więc te telefony mieliśmy jakkolwiek na kartkach w Excelu, jakkolwiek wpisane, więc tutaj ładnie sobie uporządkowaliśmy. I zrobiliśmy taki test próbny SMS-ów, czy rzeczywiście one dochodzą, czy to jest skuteczna metoda komunikacji. Okazało się, że tak, ponieważ nasz dostawca tej całej usługi SMS daje nam możliwość bardzo szerokie, chociażby tego, że widzimy świetne raporty z tego, tak? Odpowiedzi pracowników, raporty, ich jakieś nawet inne informacje, które przesyłają. Poszedł pierwszy komunikat i 98% odpowiedziało OK. No to już wiedzieliśmy, że jesteśmy po dobrej drodze. Możemy teraz działać. Dlaczego SMS-y, telefony? No bo każdy ma telefon, tak? No nie ukrywajmy, każdy ma telefon, gorszy, lepszy, ale każdy ma. Maile były na początku, ale to okazuje się, że nie każdy korzysta z takiej formy komunikacji. Poza tym SMS jest najszybszy i najskuteczniejszy, tak? Szybko mam odpowiedzi, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że jeśli byśmy wzywali pracowników do pracy, to musimy mieć szybko odpowiedź. Krótka odpowiedź OK i dla nas jest wystarczające, tak? Że dana osoba odczytała, zrozumiała komunikat. Z czasem okazało się, że te SMS-owe komunikaty są zbyt krótkie na to, co my chcielibyśmy przekazać, tak? Bo się okazuje, że mamy informacje, no nie wiem, chociażby chcielibyśmy podziękować pracownikom za to, że są z nami. Chcielibyśmy złożyć im życzenia świąteczne, chcielibyśmy ich poinformować o tym, co się dzieje w firmie, że przystępujemy na przykład do tarczy antykryzysowej, tak? Bo mieliśmy pakiety przygotowane przez nasz zarząd, ale też informowaliśmy pracowników, że będziemy starać się o pakiety tarczy kryzysowej, antykryzysowej. Chcielibyśmy, żeby zależało nam na tym, żeby nasi pracownicy wiedzieli, co się dzieje w firmie podczas ich nieobecności. To był dla nas priorytet numer jeden. Pracownicy podchodzili do tego fantastycznie, czyli w odpowiedzi pisali pytania. I jak się ta ilość pytań pokazywała coraz większa, to stwierdziliśmy, że może przydałoby się jeszcze jedno źródło komunikacji. No i tutaj wpadliśmy na pomysł, że utworzymy przede wszystkim taki punkt informacyjny. Punkt informacyjny, który będzie obsługiwał dział HR, ale również do pomocy dział kadr, ponieważ pracownicy pytali o takie twarde rzeczy, zarobki, urlopy itd., itd. Więc tutaj dział kadr nam bardzo mocno pomógł i wspierał za każdym razem.
Następnie, no i to się okazało też trochę męczące, ponieważ nasze telefony dzwoniły non-stop. No I o każdej porze. Czyli I o każdej porze. Czyli tutaj widać na Państwa przykładzie, że pracownicy naprawdę potrzebowali tych informacji, że... No i sobie po prostu nie wyobrażam, żeby pracownik nie wiedział, co się dzieje. Stawiamy się, stan numer jeden, stawiamy się w butach pracownika. Jestem pracownikiem, nie jestem w firmie, ja muszę wiedzieć, co się dzieje w firmie, tak? Dobrze by było, ponieważ to jest kwestia mojego bezpieczeństwa, mojego poczucia bezpieczeństwa. To jest dla nas numer jeden. Więc tutaj otworzyliśmy, drugim etapem było to, że otworzyliśmy właśnie grupę na Facebooku, HR Meble Wójcik, do której zapraszamy tylko i wyłącznie aktualnie pracujące osoby, ponieważ są tam informacje, które raczej wolelibyśmy, żeby nie wypływały gdzieś na zewnątrz, tak, stricte związane z firmą. No i to źródło nam zadziałało bardzo dobrze. Profil na Facebooku posłużył nie tylko do tego, żeby informować na bieżąco, co się dzieje w firmie, ale też wspaniała jest ta właśnie inicjatywa, z którą Państwo wyszli, żeby informować pracowników o tym, co się dzieje w mieście, jak można skorzystać z tarczy antykryzysowej. To jeszcze się udało zdziałać dzięki takiej komunikacji, gdzie oddaliście głos pracownikom. To jakby kolejna rzecz, gdzie pracownicy ufają, nam ufają, tak, jako firmie. Podczas trwania tego kryzysu mieliśmy też takie bardzo przykre i smutne zdarzenie, ponieważ jednemu z naszych długoletnich pracowników zdarzył się wypadek, po prostu spaliła mu się część domu i nasi pracownicy bardzo szybko zareagowali, prosząc dział HR, czy moglibyśmy opublikować na naszej grupie chociażby informacje na ten temat i jakąś zbiórkę finansową, tak, pieniędzy, tak, do pomocy, bo wiadomo, że będą potrzebne duże środki finansowe, żeby nasz pracownik mógł po prostu stanąć na nogi. Odzew był przefantastyczny. Odzew był przefantastycznych pracowników, nie tylko finansowy, że wsparliśmy pracownika finansowo, pracownicy wsparli pracownika finansowo, ale również taki, że pracownicy stanęli do fizycznej pomocy. Po prostu przyjechali do pracownika, do domu. My również też tam podjechałyśmy. Były łzy, wzruszenie, uściski, ale i naprawdę bardzo szybko zostało to odbudowane. Firma też się bardzo mocno interesowała losem tego naszego pracownika. Prezes cały czas się dopytuje, czy wszystko jest w porządku, czy jeszcze potrzeba czegoś i tak dalej, i tak dalej. Ale to pokazało nam, że w takiej trudnej sytuacji, z czego byliśmy niezmiernie dumni i szczęśliwi, że jest ciężka sytuacja, trudna, nie każdy się z nią zgadza, nie każdy ją rozumie i wini wszystkich dookoła, bo tak się dzieje, to jest jeszcze taka solidarność. To jest po prostu taka solidarność wśród pracowników i powiem szczerze, dla nas to było bardzo, bardzo wzruszające, bo ostatnio właśnie moja koleżanka z działu podjechała do pracownika, żeby z nim chwilę porozmawiać. Był przeszczęśliwy i po prostu mega dumny, że tak może liczyć na swoich współpracowników, swoich kolegów po prostu z pracy czy też firmy. Szalenie budujące. Ja myślę, że właśnie o to też chodzi w tej komunikacji wewnętrznej, żeby ona powodowała scalanie pracowników. Dzisiaj w sytuacji COVID-u, jutro w sytuacji jakiejś właśnie tragedii, o której Pani mówi, a pojutrze w sytuacji pracy na linii produkcyjnej. I z pewnością do takiego miejsca, w którym jest to poczucie solidarności, łatwiej się wraca. Dokładnie, poza tym jeszcze tak dodam, no co nie rozmawiałyśmy, że ta nasza grupa, która rzeczywiście było strach ją prowadzić, bo nie wiadomo jaka będzie reakcja pracowników, różni są ludzie, jest galeria osobowości, trzeba się z tym liczyć, ale stwierdziliśmy, że to jest fantastyczna tablica ogłoszeń. Ma taką efektywność przeczytania, zapoznania się, bo widzimy, jest akcja, jest reakcja, tak? Mm-hmm. I to jest super, więc wiemy, że ta grupa nie będzie nam służyła tylko i wyłącznie w czasie korony, ale również potem. Pracownicy dzielą z nami się tutaj rzeczami pozytywnymi, ale również negatywnymi. Dzielą się tutaj swoją radością, ale również obawą. I to źródło również posłużyło nam na to, żebyśmy zaczęli się wspierać nawzajem.
Tak, czyli albo przychodzimy na wiadomości indywidualne, prywatne i tutaj czytamy o sytuacjach życiowych pracowników, o ich obawach i tak dalej, i tak dalej. Trochę tak przychodzą jak do spowiednika, tak powiem, ale okej, tak, to jest w porządku. I to działy HR, rozumiem, dział HR zajmował się tymi odpowiedziami. Ile osób? Mój dział liczy 3 osoby. Mój dział liczy 3 osoby. Państwo. Dużo pracy, tak, to jest dużo pracy i to nie jest praca na, że tak powiem, 7:15 czy 8:16, tak, to jest praca. Ja jestem dumna z tego, że mój dział czuje misję. Jeśli mój dział czuje misję, naprawdę wiem, że jestem na dużym plusie, wygrałam, tak? Druga rzecz, postanowiliśmy, że przez ten komunikator będziemy dzielić się z pracownikami informacjami, chociażby jakie banki dają możliwości odroczenia kredytu, możliwości uzyskania jakiejś dopłaty z miasta, na przykład do mieszkania, możliwości, jakie są na przykład informacje związane z komunikacją miejską, bo też były zmiany w mieście. Ktoś z pracowników na przykład stwierdził, że czy moglibyście nam pomóc, ponieważ moja żona, mówię wprost, piecze fantastyczne ciasta, to może ktoś być zainteresowany. Dlaczego nie, tak? Owszem, pomagajmy sobie w tym okresie. I takie rzeczy były naprawdę bardzo ciepło przyjmowane. No i później już oczywiście wchodziły komunikaty, kiedy zaczynamy wracać, to wchodzimy w kwestię bezpieczeństwa, ponieważ jeśli pracowników zapraszamy już do podjęcia pracy, to warunek numer jeden, chcielibyśmy, żeby pracownicy wiedzieli dokładnie, jakie wprowadziliśmy procedury, zasady związane z bezpieczeństwem. Tutaj oczywiście w międzyczasie stworzyliśmy taki zespół, który zajmował się całą procedurą utworzenia bezpieczeństwa, zakupem wszelkiego rodzaju środków, a wiemy, jaki był ogromny problem z ich zdobyciem. Udało się. Otworzyliśmy całą procedurę, naprawdę krok po kroku, idąc śladem pracownika, który przychodzi do pracy, żeby czuł się na każdym kroku bezpiecznie, idąc do nas do pracy, pracując i wychodząc z pracy. I te informacje mieli pracownicy przekazywani, więc jak przychodzili do pracy, oni już wiedzieli, co ich czeka. A proszę powiedzieć, taka najtrudniejsza kwestia, rozmowa, która pojawiła się na Facebooku, czego dotyczyła? Zawsze dotyczą takie rzeczy, czegoś, czego najbardziej dotyczy pracowników, czyli chociażby jak będą wyglądały moje zarobki teraz, tak? Ponieważ pracownicy byli dokładnie poinformowani, w jakim jesteśmy etapie, co się dzieje w firmie, czego to jest skutkiem i że to niestety będzie miało wpływ też na ich wynagrodzenia. I zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, że nie każdy jest matematykiem i nie liczymy na to, że każdy będzie. I pracownicy po prostu nie potrafili sobie wyliczyć chociażby wynagrodzeń, tych wszystkich zmianowych, które były całkowicie inne niż jeszcze parę tygodni temu. No i to były najtrudniejsze rozmowy, to były rozmowy, które zabierały nam najwięcej czasu. Teraz zaczynamy. I one też się działy właśnie no, tak otwarcie na Facebooku, czy raczej na przykład właśnie... Przychodziliśmy, ktoś oczywiście zadawał pytanie gdzieś w komentarzu, tak, ale od razu przychodziliśmy na indywidualną rozmowę, to są rzeczy, które nie powinny wypływać, bądź też zapraszaliśmy od razu do działu kadr, bądź też do HR-u, ponieważ tutaj pracownicy również mieli dokładną informację, w jakim trybie pracuje HR i kadry. Pracowaliśmy w trybie zmianowym. Część osób była zdalna, część osób stacjonarna, ale pracownik w trakcie dnia pracy miał zawsze dostęp do kogoś, do człowieka, tak? Do człowieka, który mógł porozmawiać. Więc jeśli był w pobliżu, zachowaliśmy wszelkie normy bezpieczeństwa, przychodził i rozmawialiśmy na kartkach, rozpisywaliśmy jakkolwiek na tyle, że pracownik miał pewność, że jest to wszystko ok. Oczywiście, że zdarzały się pewne niejasności albo i po prostu błędy, ale od razu były wyjaśniane, od razu były regulowane, nie zostawiliśmy pracownika z poczuciem, że został osamotniony albo że nie daj Boże coś się złego dzieje, tak? Mhm. Tutaj... Jak to zadziałało? Jaką informację zwrotną dostawaliście w tamtym czasie od pracowników, no i jaką dostajecie dzisiaj, kiedy powoli wracacie już do pracy? Powiem tak, pracownicy reagowali na początek nerwowo, ale jeśli widzieli, że my za każdym razem, przy każdej odpowiedzi odpowiadaliśmy, to były naprawdę bardzo miłe słowa od nich. To nas uskrzydlało do tego, proszę mi wierzyć, po 12 godzin praca, nas to uskrzydlało, że okej, dobrze, to jest warto, dlatego że ludzie byli wdzięczni. Ja
miałam pewność i mam pewność, że pracownicy nam ufają. I dla mnie jest to spełniona rola pracy tego działu. Tak? To jest spełniona rola pracy tego działu, tych działów, bo również tutaj wliczam działu kadr, że pracownicy tych działów poczuli po prostu misję swoją, tak, w takiej sytuacji. I oczywiście, że były trudne tematy, którymi pracownicy się nie zgadzali, ale dobrze przeprowadzona rozmowa, spokojnie przeprowadzona rozmowa przy, nie wiem, kubeczku herbaty czy też kubeczku wody, i to wszystko rozpisane, a nawet tylko zwykłe wysłuchanie, bo każdy ma swoje historie życiowe, z którymi się w tym czasie spotkał, naprawdę, proszę mi wierzyć, dużo dało. Ja wiem jedno, że pracownicy mi wierzą, ufają, tak? Teraz widzę taką raczej rzecz, że częściej zapytają mnie niż swojego przełożonego o jakiś temat, ale to jest dobrze, tak? To jest okej. Okay. No, w tym momencie po prostu tak trzeba. Jasne, a był taki moment, że nie wiem, pani się bała na przykład, albo zastanawiała się, czy to odważne działanie jest właśnie no, dobre na ten moment. Czy taki moment zawahania się pojawił w ogóle, wprowadzając te wszystkie udogodnienia nie. komunikacyjne dla pracowników? Nie. Przyznam szczerze, albo to jest mój, może to jest kwestia mojego temperamentu i charakteru, ale ani razu nie przyszło mi myśl, żeby się bać. Naprawdę ani razu. Dobre, ciekawe pytanie, nie pani zadała, bo dopiero gdzieś sobie teraz uzmysłowiłam, że tutaj nie było kompletnie strachu, tak? No pytam dlatego, że no często jest taka właśnie obawa, pani zresztą też o tym mówi, że no właśnie te trudne pytania się pojawią, trudne kwestie, jakiś żal pracowników, jakiś hejt ze strony pracowników, prawda? No i to trzeba przyjąć na klatę i często pracodawcy po prostu boją się wyjść z tą inicjatywą, dlatego się pytam, czy tutaj takie obawy się gdzieś tam pojawiały, czy to było takie działanie z pewnym przekonaniem, że po prostu tak trzeba, bo ta komunikacja obustronna dzisiaj jest tak bardzo potrzebna. Ewidentnie wychodzę z założenia i tak było, moją myślą po prostu trzeba było jedna, tak trzeba, bo ja mam zasadę, ja wchodzę w buty pracownika i co ja bym chciała, tak? Jakie ja mam potrzeby? To jest dla mnie pierwsze pytanie. Jeśli ja mam taką potrzebę, to dlaczego ta osoba nie ma mieć takiej potrzeby? Były przekazywane różne komunikaty. Były przekazywane komunikaty i takie pozytywne dla pracowników i nie, ale uważam, że pracownik musi wiedzieć również nawet te komunikaty, które nie są dla niego odpowiednie w tym momencie. Są dla niego, wytrącają go z jakiegoś komfortu, wprowadzają pewną zmianę. Nie lubimy zmian. I to jest w większości... To jest prawda, której chyba nie trzeba żadnej tezy tutaj do tego tworzyć, ale uważam, że pracownik powinien mieć, oczywiście ta wiedza jest im przekazywana na taki moment, może gdzieś okrojony, tak? Bo wiele rzeczy dla nas samych jest niewiadomych, nikt nigdy nie znalazł się w takiej sytuacji, więc tutaj ta wiedza musiała być przekazywana przez pewne sito, tak? Żeby pracownicy mogli to zrozumieć, nawet zaufać firmie. Ja też mam pewność tą, że dlaczego się nie boję, dlatego że bardzo często rozmawiam z zarządem, rozmawiam z prezesem, właściwie na każdy temat związany z firmą. Zanim wyjdziemy do zespołu, omawiamy to, tak? Czy rzeczywiście powiemy to w ten sposób, czy też w inny sposób. Jak pracownik chciałby mieć to zartykułowane, co pracownik chce zobaczyć, a może zamiast komunikatu przygotujmy jeszcze jakąś broszurę albo przygotujmy jeszcze coś w formie, nie wiem, obrazkowej, tak, cokolwiek, żeby pracownicy mogli to zrozumieć. Więc tutaj też taka bardzo ważna kwestia, którą pani poruszyła, żeby te działania były skuteczne, to one muszą być też zaakceptowane przez osoby zarządzające firmą. Zdecydowanie, bo tak. Wtedy jest taka, mają taką moc, że tak powiem, że można z tym iść dalej i że można działać, że nikt tego, nie wiem, nie wycofa, albo że właśnie w pracowniku pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, czy to działanie było właśnie słuszne, czy nie.
Ewidentnie tak, uważam, że nie może być inaczej. HR jest to taka komórka, która musi stać na pograniczu. Jest biznes i jest pracownik. Są potrzeby biznesu, są potrzeby pracownika i trzeba to w jakiś sposób pogodzić. To jest taka komórka, która musi scalać te dwa zakresy, musi je z sobą łączyć. Informacje z jednej strony do drugiej strony muszą przejść, tak? Nie wyobrażam sobie, że HR robi coś poza wiedzą zarządu, szczególnie w takiej sytuacji, jakiej teraz wszyscy jesteśmy. No takie w ogóle poczucie, jak rozmawiam też z różnymi osobami na Popraw Koronę, Nowa Rzeczywistość w praktyce na temat tego kryzysu, że no, rola działu HR jest dzisiaj kluczowa, bo ona jest kluczowa przy komunikowaniu, przy zwolnieniach na przykład. Więc no bardzo, bardzo taka silna. Czy pani też to tak właśnie czuje, że to był taki moment i jest nadal, że ten dział ma kluczową rolę w państwa organizacji dzisiaj? Dzisiaj tak czuję. Tak, dzisiaj tak czuję. Firma moja też się musiała nauczyć działu HR, że tak powiem, tak? Bo na różnym etapie działalności firmy ten dział jest bardziej lub mniej potrzebny. Teraz jest taki czas, że ten dział jest potrzebny. Ja zawsze mówię, jesteśmy wsparciem dla naszej kadry menedżerskiej, bo oni nie muszą mieć takich umiejętności, tak? Jesteśmy dla nich wsparciem, więc jeśli potrzebują, u mnie co rano w biurze jest kadra kierowników, czy też dyrektorów produkcji i różne rzeczy z sobą omawiamy, jak coś powiedzieć ludziom, w jaki sposób. Oni też wymieniają się swoimi działaniami. Więc widzę, że ta rola działu HR teraz jest, powiem nieskromnie, kluczowa, tak? W tym momencie. Jasne. Proszę powiedzieć, czy udało się przejść te 2 miesiące bardzo trudne bez zwolnień w Państwa firmie? W naszej firmie prezes na początku dał gwarancję pracownikom, że zatrudnienia, tak? Dał gwarancję zatrudnienia i tego się trzymamy. Oczywiście firma jako tako pracowników nie zwalniała. Zdarzały się oczywiście sytuacje, że pracownicy sami, ktoś stwierdził, odeszli, tak? Ktoś stwierdził, nie, no rzeczywiście ta propozycja zarządu nie jest dla mnie odpowiednia, każdy ma swoje zobowiązania, każdy ma swoje sprawy finansowe, które musi po prostu gdzieś się przestrzegać, więc tutaj sam się żegnał, tak? Sam się żegnał z firmą, odchodził, a było dla mnie bardzo cenne to, że takie osoby po prostu przychodziły i powiedziały, słuchajcie, nie mogę dalej współpracować, muszę złożyć dokumenty, nikomu nie robiliśmy problemów, oczywiście rozumiemy, jak się wszystko ułoży, zapraszamy z powrotem, może jednak się gdzieś nasze drogi dalej połączą. A dzisiaj właśnie jak wygląda sytuacja w firmie? Proszę powiedzieć właśnie, jak wracacie, czy wracacie, jak wracacie wszyscy, czy dalej właśnie partiami, jak to wygląda na chwilę obecną? Od czerwca właśnie końcówka maja, początek czerwca wracamy wszyscy. W czerwcu wracają pracownicy administracyjni, wracają z pracy zdalnej. Przynajmniej w większości i teraz tutaj musimy dla nich przygotować bezpieczne stanowiska pracy i tak dalej, bo korona dalej trwa i nie można o niej zapomnieć. Produkcja działa, magazyny działają. Od 1 czerwca już wracamy pełną parą. To jest tak, jak prezes mówił na początku, nasze zlecenia spadały prędkością karabinu maszynowego, to nagle zaczęły w ten sposób do nas wracać. Więc teraz jest bardzo trudny czas dla tych obszarów operacyjnych, planowania, wprowadzania zmian, reorganizacji. To jest bardzo, bardzo gorąca praca i bardzo ciężka praca, ponieważ ona się nie może opierać na żadnych standardach wyuczonych, opiera się bardziej na doświadczeniach, może trochę też na ryzyku, ale ta praca trwa. Więc generalnie stwierdzam, że teraz firma wraca. Kiedy wejdzie na te super tory, które były przed, nie wiemy. Mamy nadzieję, że bardzo szybko. Ale tutaj optymistyczną wiadomość pani przekazała, że zamówienia wracają, czyli to odmrożenie następuje i państwo już to czują i to jest fantastyczna wiadomość. Życzymy sobie wszyscy takich wiadomości. O, wszystkim życzę, naprawdę. Jak najwięcej w każdej firmie.
Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich zachęcam do lajkowania, udostępniania tego filmu, bo to jest bardzo fajny przykład działania takiego tu i teraz i jak słyszymy od Pani Agnieszki, skutecznego i potrzebnego pracownika, także zachęcam do korzystania z tej wiedzy, którą Pani Agnieszka zechciała się z nami podzielić. Bardzo Pani dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Z tego miejsca chciałam bardzo mocno pozdrowić naszych pracowników. Cieszę się niezmiernie, że są z nami i jestem z nich bardzo dumna i jest super. Bardzo serdecznie dziękuję. Super Pani Agnieszko. Dzięki, do zobaczenia i wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. Powodzenia w tych powrotach. Nawzajem, wszystkim tego życzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.